Witam wszystkich. Filmik będzie poświęcony wyczyszczeniu wentylatora w laptopie. To jest laptop Asus X541U. Powiem Wam, jaką miałem sytuację. Sytuację miałem taką, że przestała mi działać klawiatura. Myślałem, że on się będzie aktualizował, coś tam robił, ale minęła godzina i niestety nic. W związku z tym wpadłem na taki genialny pomysł, bo też nie mogłem go ani wyłączyć, kompletnie nic zrobić, że odepnę mu baterię. Ale się okazało, że baterie są w środku i trzeba go i tak rozebrać, więc widać tu po śrubkach, na szybkiego go rozebrałem nożem. I się okazało, że odpięcie baterii też nie jest takie proste. Ale się też okazało, że odłączyła się, nie wiem jak to się nazywa, listwa, taśma łącząca klawiaturę z resztą. I dlatego to nie działało, więc wpiąłem sobie to na szybko i tyle. Ale jednak przy okazji zobaczyłem, że jest bardzo uświniony wentylator chłodzenia tego laptopa, więc tak sobie postanowiłem, że go dzisiaj wyczyszczę w domu. Więc tak, zobaczymy, czy to się uda, czy to się nie uda. To jest mój laptop, najwyżej będę musiał sobie coś wymyśleć. Odkręcamy śrubki. Ja to sobie tak robię, czekajcie, to będzie dół. Jak będę go skręcał, to też będzie tak. To są dolne śrubki. Bo też nie wiem, jak te śrubki mają się do wymiarów swoich. Znalazłem taki mały śrubokręt z dużych, bo tu mam taki zestaw mniejszych. Rozłożę sobie te śrubki tak jak były. Coś mi nie chce wyjść. Więc oszukałbym Was, jakbym powiedział, że robię to pierwszy raz, bo robię to drugi raz. Z czego raz zrobiłem to nożem. Ale wentylatora nie wyczyściłem, nie miałem na to czasu. Laptop był mi potrzebny na wczoraj. Te są dłuższe. Zobaczymy, bo jeszcze mam jednego laptopa, który dziwnie buczy. Może tam też jest opcja wentylatora, bo on działa, tylko buczy strasznie jakoś dziwacznie. Zobaczę, może tam tego też rozbiorę. Ewentualnie jak tego zepsuję, to będę miał buczący. Dobra, to by było tak. I teraz jak to się rozpinało, to się tutaj podważało jakoś. Czekajcie, bo to musi być coś, chociaż to się dmuchnęty tempę. Są normalnie jakieś spinki, które puszczają. Nie można tego robić na chama. Laptop jest otwarty. O, widzicie? Znowu mi wyszła ta taśma. Nie wiem, czy to się powinno tak otwierać z taką łatwością. Może powinno. Generalnie taśma wyszła. A tą jak się odpina? Wentylator jest straszny. Tą jakoś odpinałem też. Do góry chyba. Odepniemy to. O. Wyjmiemy to i mamy to zdjęte. O, i tak właśnie wygląda wentylator. O, widzicie, ile tu sypu jest?
Jak on ma chłodzić? Dobra, teraz jak to wybrać? Wiecie co, ja spróbuję to po prostu odkurzaczem wciągnąć. Zobaczymy, czy to coś da. Jak nie, to będę dłubał to, aż się to wyczyści. Bo laptop jest w miarę dobry, w miarę fajnie działa mi tu wszystko. Szkoda by było go zepsuć. Dobra, rozłączę się, idę po odkurzacz. Zaraz wracam. Jestem już. No tak myślę, że może to kompresorem by można było odmuchnąć, ale nie będę kombinował. Spróbujmy najpierw z odkurzaczem. Jakoś to w miarę szybko poszło. Strasznie myślałem, że to będzie bardziej nabite tam. Dobra, zobaczymy. Czyli uzbrajamy go z powrotem. Teraz tak, ta jest dłuższa taśma. Kurde, nie wiem, czy będziecie to widzieć. Musimy ją włożyć po prostu tak samo, głęboko, żeby na pewno zadziałało. No i zapiąć. Czekajcie, muszę się skupić, trochę mi tu ciemno. Pierwszy rozebrany laptop. Dobrze to weszło? Tak, wychodzi, że dobrze. Ale zobaczymy. Najwyżej rozbierzemy go jeszcze raz. Mamy pięte taśmy. To sobie na razie tak położę. Dobra, odpalmy to coś, zobaczymy. Widzicie, taśma jest źle pięta, nie działa. Znowu mi nie działa klawiatura. Tak mi się wydaje, że to idzie to taśmą wszystko. Kurna, tu ciemno jest. Taśmą to nie jest takie łatwe to. No, tu jest coś zrypane z tym zatrzaskiem. Wyszło, nie wyszło. Dobra, zobaczymy. O, coś zadziałało. Komunikat taki. Nie naprawiaj tego sam, serwis jest od tego. Hasło, tak? Dobra, ble, 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 ble. Ok. Mysza działa. Ok. Dobra, piszę to hasło, zasłonię kamerę. Czekajcie, tu chyba. Mysza działa. Tutaj mamy jakieś to. Tu nam wszystko działa. Dobra, wyłączamy go. No i możemy zaklikiwać tą obudowę z powrotem. Zaczniemy od jednej strony. Nie wiem, ile taka usługa kosztuje w serwisie, ale nie jest jakaś ona taka straszna, żeby się jej bać. Dokładnie go wklikać we wszystkie miejsca, tak jak było. Sprawdzić, czy wszędzie doszedł. Zamykamy. Odwracamy. Śrubki wkręcamy tak jak były. Te same miejsca.
no i po naprawie. Także nie jest to jakaś skomplikowana czynność. Można zrobić sobie to samemu. Najważniejsze jest to, żeby te taśmy spiąć z powrotem tak samo jak były. Ale tam jest prowadzenie do tych taśm. To nie jest tak, że trzeba zgadywać. Nie wiem, czy to było widać na filmie. Pewnie nie, bo to tak słabo światło to było. Zaraz jeszcze włączymy go raz, jak go złożę. Dla pewności. Nie wiem, 10 minut to trwało, czy mniej. Myślę, że rozwiązania tego zatrzasku to są w każdym laptopie podobne. To nie jest tak, że tylko w tym tak jest, a inne to trzeba, nie wiem, łomem otwierać. O, doszło jeszcze, wstrzyknęło się. Także to jest to laptop Asus X541U. Tak wygląda czyszczenie wentylatora. Na pewno będzie lepiej chłodził niż chłodził. Ten laptop półtora roku ma, więc tego syfu się naprawdę przez półtora roku nazbierało. Tylko tyle, że ja go zabieram w zasadzie wszędzie. I w garażu go mam, i w robocie go mam, także on ma duży dostęp do zanieczyszczonego powietrza, że tak powiem, więc tak to wygląda. Wszystko działa. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. No i tyle, no nic prostszego jak zrobić to samemu. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.